Poranna Rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. 45 dni i 22 godziny niespełna tyle dzieli nas od rozpoczęcia wyborów do Sejmu i Senatu. To jest taki bardzo gorący czas dla was. Tak, wydaje mi się, że to takie, ten taki czas najbardziej gorący właśnie nadchodzi, bo czekamy na komitety wyborcze, które zakończyły swoją rejestrację. W Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Ciekawi jesteśmy, ile z tych komitetów. Zamierza zarejestrować się tutaj w Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu. No właśnie, bo 94 komitety wyborcze zgłosiły swoją chęć walki w tych wyborach. Tutaj mówimy o liście ogólnokrajowej, ale wyborcy z Opolszczyzny nie muszą się przejmować, że taką właśnie liczbę zobaczą na swoich kartach. No mam nadzieję, że takiej liczby nie zobaczą, bo będzie problem zmieścić wszystkich na jednej karcie do głosowania. Musiałaby być potężna płachta, która nam się nie zmieści, później nigdzie. No właśnie, to e... też może ludzi zastanawiać, nie będzie książeczek, od tego już Definitywnie odeszliśmy. Wszystkie komitety muszą się znaleźć na jednej stronie. Tak. Wszystkie, wszystkie muszą się znaleźć na jednej stronie, aby była równość tutaj dla wszystkich komitetów. Tak zostało. Stwierdzone i rzeczywiście teraz czekamy, jak wiele tych komitetów będzie, bo oczywiście większość z tych komitetów, o których pan redaktor wspominał, to komitety, które będą wystawiać jednego kandydata do Senatu w różnych częściach kraju, więc to naturalnie nie będzie tych komitetów u nas. Natomiast rzeczywiście jesteśmy ciekawi, ile komitetów, które zbiera w tej chwili podpisy, trafi z listami do Sejmu, bo to będzie. Ta, ta najważniejsza, myślę, karta z, i w zależności od liczby komitetów taki format tej karty będziemy mieli. Nad równością, o równość wyboru ma dbać nie tylko umieszczenie wszystkich komitetów na jednej karcie, ale też losowanie poszczególnych numerów. Właśnie, kiedy dowiemy się, na którym miejscu znajdzie się na liście nasza partia? Rze rzeczywiście musimy poczekać jeszcze na tę kwestie, bo tak jak powiedziałem, dopiero przed nami rejestracja list i kandydatów. I ten taki newralgiczny dzień to będzie 6 września, godzina 16, bo wtedy upływa termin rejestracji, więc po tym dniu tak naprawdę dopiero poznamy w całym kraju listy w poszczególnych okręgach wyborczych i kandydatów do Senatu, i dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć przygotowania do losowania, tak jak pan redaktor powiedział. Przy czym te komitety ogólnopolskie będą losowane w Państwowej Komisji Wyborczej, a później zobaczymy na obszarze. Opolszczyzny, czy jakiś inny komitet, oprócz mniejszości niemieckiej tutaj, który tylko w naszym okręgu się zdecydował, będzie, czy też mniejszość niemiecka otrzyma numer? Przypadający kolejny po tych ogólnopolskich. To jest taki okres, kiedy możemy na ulicach spotkać wolontariuszy, ale też samych kandydatów zbierających podpisy pod listami poparcia. Ale to jest lista poparcia swojej kandydatury. To też musimy chyba sobie jasno powiedzieć, bo to czasami ludziom odnoszę takie wrażenie się myli. Jeżeli podpiszemy się pod taką listą, to nie znaczy, że już poparliśmy taką osobę w wyborach. Nie, oczywiście nie. To jest ten etap wstępny, aby taka osoba w ogóle mogła znaleźć się na liście, czy też cała lista mogła się znaleźć, bo, bo zwrócę tutaj uwagę, że w przypadku wyborów do Sejmu nie mamy nazwisk na tych kartach poparcia, tylko mamy nazwy komitetów wyborczych, czyli de facto popieramy konkretne komitety wyborcze czy, komi czy konkretne partie, natomiast nie jeszcze konkretnych kandydatów. W przypadku wyborów do Senatu. Na kartach poparcia już musi być imię i nazwisko konkretnego senatora, i temu udzielamy poparcia, aby on został w ogóle zarejestrowany. Natomiast jeżeli rzeczywiście popieramy tego kandydata, to 15 października będziemy musieli się udać do lokalu wyborczego i przy tym kandydacie postawić znak X, znak co najmniej dwóch przecinających się linii. No właśnie, to jest też coś, co przy okazji każdych wyborów się powtarza. Można odnieść wrażenie, że do znudzenia i pytanie, czy nadal musimy to powtarzać, czy ludzie nadal mają problemy z tym, jak wypełniać kartę do głosowania? Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście yy, mają problemy, natomiast wciąż mamy jakąś tam, jakiś tam procent głosów nieważnych. Nie, nie jest to na szczęście już tak duże, jak to było w roku 2014. Jednak yy, koło 1-2% zawsze głosów nieważnych jest. Pozostaje zawsze pytanie, czy świadomie, czy, czy nieświadomie. No tak, bo niektórzy mają taką taktykę, stwierdzają, że żaden kandydat nie jest godzien ich poparcia i oddają Dokładnie, na przykład pustą więc, kartę. Więc by, być może większość z, z, spośród tych osób to jest świadomy wybór, ale dla tych, którzy, dla których miałby to nie być świadomy wybór, to cały czas przypominamy ten znak X, obok, w kratce obok kandydata jest obowiązujący. Rafał Tkaczy, dyrektor Polskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, nieustająco z nami. Panie dyrektorze, 600 zł tyle będzie zarabiać szeregowy członek komisji wyborczej w nadchodzących wyborach. Wydawać by się mogło, że to całkiem przyjemne pieniądze, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze diety takich osób jak zastępca bądź przewodniczący komisji, tam odpowiednio 100 i 200 zł więcej. Jak dostać się do takiej komisji? Czy mamy szansę zgłosić się samodzielnie? Tak, to, to prawda, że można zgłosić się samodzielnie. Przyjmują i urzędy gmin i my tutaj w Opolu na, na Piastowskiej w Krajowym Biurze Wyborczym przyjmujemy takich chętnych, którzy składają swoje deklaracje, przy czym zwracam uwagę, że pierwszeństwo zgłoszeń mają komitety wyborcze, czyli jeśli chcemy być pewni, że Albo inaczej, może nie do końca pewni, ale bardziej pewni, że, że trafimy do takiej komisji, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do komitetu wyborczego, aby to komitet wyborczy nas zgłosił, ponieważ jeżeli w danej komisji wszystkie miejsca wypełnią komitety wyborcze, wtedy dla takich zgłaszających się samodzielnie niestety nie będzie miejsca, bo oni są dopiero yy, brani zgodnie z kodeksem wyborczym w sytuacji, gdy nie zgłosiły swoich kandydatów w komitety wyborcze. No mamy e, tak skonstruowane nasze prawo wyborcze, że pierwszeństwo mają komitety wyborcze, ze względu na to, aby nie doszło do sytuacji, że w jednej komisji mamy przedstawicieli jednego komitetu wyborczego, bo to e, oczywiście burzy pewien, e, pewien sens i, i, no i na pewno sprawiedliwość. Więc. E, ma, mają być przedstawiciele różnych komitetów wyborczych, wtedy mamy nadzieję, że yy, każdy z tych komitetów będzie też dbał o interes swojego komitetu, nie w, ty, w tym znaczeniu, że ma pomóc temu komitetowi, ale zadbać o to, aby nikt jemu nie zaszkodził. Tak to, tak to określa. No tak, jeżeli nawet ktoś potem będzie niezadowolony z wyników bądź przebiegu wyborów, samego liczenia głosów, zawsze można takim osobom powiedzieć, że przecież mieliście swojego przedstawiciela, który miał nad tym wszystkim czuwać. W poprzednich latach my słyszeliśmy jednak o tym, że takie problemy się zdarzają z obsadzeniem niektórych komisji wyborczych, to doniesienia z różnych. Części Polski. Czasami nawet były podobno problemy związane z otwarciem lokalu wyborczego. Tam jeszcze dochodziły kwestie związane z tym, że nie wszyscy przychodzili o wyznaczonej porze. Jak to wyglądało w naszym regionie? Czy my mieliśmy z tym większe problemy? Czy w perspektywie Kilkunastu, kilkunastu lat takie pojedyncze sytuacje faktycznie miały miejsce, że, że ktoś nie dojechał, że woźny, który miał otworzyć szkołę, zaspał, ale jakby za każdym razem udawało nam się, aby taka sytuacja została wyjaśniona i rozwiązana do momentu otwarcia lokalu wyborczego. Czyli faktycznie nigdy nam się nie zdarzyło, że ten lokal nie został otwarty o czasie. Co najwyżej troszeczkę później zaczęła komisja pracować przed otwarciem. Lokalu i później musiała przyspieszyć swoje, przyspieszyć swoje działania. Więc mam nadzieję, że również podobnie będzie i tym razem że, że, że ci, którzy mają zadania związane właśnie z przygotowaniem lokalu, nie zawiodą. A tych lokali będzie w nadchodzących wyborach więcej niż dotychczas, bo mówiło się o tym, że mają być wprowadzane dodatkowe punkty po to, żeby zwiększyć frekwencję. Tak, jeszcze, jeszcze wciąż w ostatnich dniach spływały do nas nowe wnioski wójtów o tworzenie takich lokali. Na ten moment 131 nowych lokali w Województwie Opolskim. Wydaje mi się, że to jest spora liczba, jak na ponad 800 wszystkich lokali, więc około 1/8 będzie wzrostu, szczególnie w mniejszych miejscowościach, więc rzeczywiście. Ten dostęp do lokali wyborczych w tych mniejszych miejscowościach będzie znacznie większy niż wcześniej. No bo tutaj też społeczeństwo ma trochę więcej do powiedzenia niż dotychczas. 5% mieszkańców zamieszkujących dany obszar może zgłosić się z takim wnioskiem. Czy jest duże zainteresowanie taką formą? Nie, z, z, to, z tej formy jeszcze nie skorzystano, natomiast ten wcześniej wprowadzony przepis o tym, że lokal liczy 200, a nie 500 mieszkańców, Ta, ten próg tutaj spowodował ten wzrost. O którym mówiłem wcześniej. A kwestia związana z dojazdem do lokali wyborczych, jak będzie wyglądała, czy gminy zgłaszają wam jakiś problem z zapewnieniem tego transportu, bo tutaj też było sporo niejasności wokół tego? Tam jeszcze trwają w tej chwili oczywiście ustalenia. Kwestie transportu w całości ustawa przekazała wojewodom. W związku z czym trwają ustalenia między, między wojewodą a gminami, jak to faktycznie ma wyglądać i w jaki sposób to będzie finansowane. Jeśli ktoś chce z takiej formy skorzystać, o czym musi pamiętać, gdzie musi się zgłosić i do kiedy? Czy to już jest. Jasne? Będą, będą komunikaty. Oczywiście każdy wójt będzie musiał wydać komunikat w tej sprawie i, i termin, w którym taki transport będzie można zamówić, będzie musiał być podany do publicznej wiadomości, więc. Z całą pewnością taka informacja do zainteresowanych dotrze. Czyli jeśli, jeśli Państwo jeszcze tych formalności nie dokonaliście, to proszę się nie martwić, jeszcze tego nie przegapiliście. Zapytam jeszcze w tej części naszej rozmowy o referendum, bo tutaj też sporo pytań się pojawia, sporo niejasności. Niektórzy wyborcy zastanawiają się, czy można zagłosować w wyborach do Sejmu, do Senatu, ale na przykład nie oddawać głosu na karcie referendalnej. To znaczy, generalnie przepisy prawa wyborczego mówią o tym, że można odmówić udziału w, jakieś, w jakimś z głosowań, w które, które, które ma miejsce, czyli czy to w przypadku referendum sejmu czy senatu można po prostu komisji powiedzieć, że nie chce się danej karty do głosowania i komisja wtedy w spisie wyborców odnotowuje uwagę na przykład bez sejmu, bez senatu czy bez referendum. No właśnie, i to też może rodzić pewne wątpliwości. Ludzie mogą się zastanawiać, co potem komisja wyborcza bądź jakiekolwiek inne władze z tą wiedzą zrobią, że akurat przy nas widnieje taka notacja. Nie powinny nic oczywiście zrobić. I, i tak, e, tak musimy przyjąć, że nic nie zrobią, ponieważ tak, tak stanowi przepis. Dane osobowe są oczywiście zakrywane e, tymi nakładkami, które, które są na spisach wyborców, a po zakończeniu głosowania takie spisy. Trafiają do worka, są zapieczętowywane, a następnie przechowywane w tych zapieczętowanych workach w archiwach państwowych po przekazaniu przez urzędników wyborczych. Więc zgodnie z przepisami nic nie powinno się z takimi danymi stać. Na pewno nie warto karty referendalnej niszczyć, jeżeli nie zamierzamy w referendum głosować, bo to też, o czym czasami zapominamy, podlega karze. Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Rafał Tkaczy, dyrekt dyrektor Polskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zostaje z nami. Słuchaczom radia życzymy udanego dnia, a w internecie będziemy pytać o głosowanie za granicą. Powiemy też o pewnym Belgu, który skomplikował nam proces wybierania posłów i nie tylko. Panie dyrektorze, często korzystamy z nowoczesnych zdobyczy techniki, takich jak na przykład różnego rodzaju aplikacje w telefonie. Jedną z popularniejszych w ostatnich miesiącach jest M-Obywatel. To taka aplikacja, która zastępuje nam niektóre dokumenty, m.in. dowód osobisty. Czy nam ona wystarczy, żeby wylegitymować się przed komisją wyborczą i otrzymać karty do głosowania? Tak, jeżeli mamy tą aplikację zainstalowaną na telefonie, to oczywiście w tym momencie zastępuje nam dowód osobisty i jak najbardziej z tej aplikacji będziemy mogli skorzystać w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej przy legitymowaniu się przed odbiorem kart do, do głosowania. Ale jeśli już jesteśmy przy tej aplikacji, to powiem coś więcej: ponieważ od tych wyborów. Jest wprowadzony centralny rejestr wyborców, rejestr, którego, który zastąpił te rejestry prowadzone przez gminy wcześniej. I ten centralny rejestr wyborców, między innymi aplikacja M obywatel będzie umożliwiała sprawdzenie swoich danych dotyczących głosowania w danych wyborach. Czyli będziemy mogli przez M-Obywatela sprawdzić, w którym lokalu obwodowej komisji wyborczej możemy. Odebrać karty do głosowania, czy rzeczywiście wcześniej spełniliśmy wszystkie warunki, aby być w tym lokalu, w którym wydaje nam się, że być powinniśmy. Tutaj sprawa jest dosyć prosta w przypadku osób, które od wielu lat mieszkają w jednym miejscu, ale czasami się przeprowadzamy albo na czas wyborów z różnych względów jesteśmy zmuszeni głosować gdzie indziej. No i pytanie, o czym tutaj należy pamiętać, żeby cały czas pytam o kwestie krajowe. Jeżeli jesteśmy na drugim końcu Polski, na przykład wysłała nas tam nasza firma, o czym musimy pamiętać, żeby móc zagłosować? Między innymi ten centralny rejestr wyborców, o którym wspominałem przed chwilą, umożliwia nam w tym momencie takie odmiejscowienie pobrania pewnych dokumentów związanych z wyborami. I tak, jeżeli chcemy głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania czy, czy, czy zameldowania, możemy wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. I w tej chwili, w związku z wejściem tego nowego systemu, takie zaświadczenie o prawie do głosowania możemy wziąć w dowolnie przez siebie wybranym urzędzie gminy. Kiedyś musieliśmy się udać do urzędów gminy, w którym byliśmy zameldowani czy, czy, czy mieszkaliśmy, w którym byliśmy ujęci w rejestrze wyborców. Natomiast, I przez to też wielu ludzi chyba rezygnowało z dopełnienia tych wszystkich formalności. Tak, natomiast w tej chwili udajemy się do dowolnego urzędu. To, to jest takie udogodnienie chociażby dla studentów, którzy przebywając w miejscu, gdzie, gdzie studiłem, nie muszą wracać do swojego. Miejsca zamieszkania, tylko w tym yy, urzędzie, gdzie, gdzie studiują, czy, czy osoby, które pracują, po prostu w dowolnym miejscu pobierają zaświadczenie o prawie do głosowania. W dowolnym miejscu też można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Czyli nie pobrać zaświadczenia, ale według dawnej terminologii dopisać się do spisu wyborców w tym miejscu również można to zrobić w dowolnie przez siebie wybranym y, urzędzie gminy. To jest kolejna jakby możliwość zmiany tego miejsca głosowania. Osoby niepełnosprawne mogą zmienić lokal wyborczy na lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Natomiast osoby. Które ukończyły 60 rok życia oraz osoby niepełnosprawne mogą zagłosować korespondencyjnie, złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne, bądź złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika, jeżeli chcieliby, aby w dniu wyborów to. Inna osoba wskazana przez taką osobę oddała swój głos w lokalu obwodowej komisji wyborczej za tę osobę. A co z osobami, które przebywają poza granicami Polski? Bo tutaj też mówiło się sporo na ten temat w negatywnym kontekście, że im będzie po prostu trudniej. To znaczy, tam bardziej za granicą to chodzi o kwestię policzenia głosów. Tam jest. 24 główny, godziny ma komisja. Główna tak. dysputa to jest kwestia, czy komisje za granicą są w stanie policzyć w 24 godziny głosy. Natomiast jeśli chodzi o samo głosowanie za granicą, to też niewiele się zmieniło, dlatego że albo takie osoby zgłoszą swoją wolę do konsula. Yy, czyli tam, gdzie będą punkty za granicą utworzone, jeszcze w tej chwili czekamy na rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych do 25 września. Będziemy, będzie wtedy się dowiemy, gdzie dokładnie zostały utworzone punkty do głosowania za granicą, więc zgłaszamy swoją wolę i oczywiście będziemy w spisie wyborców tam za granicą. Natomiast jeżeli wcześniej będziemy w kraju. A dopiero w ostatniej chwili wyjedziemy za granicą przed samym głosowaniem, to druga forma to jest oczywiście wzięcie zaświadczenia o prawie do głosowania w kraju. I z tym zaświadczeniem udajemy się wtedy do najbliższego lokalu za granicą i tam oddajemy swój głos. Paszport może w tych wyborach nie wystarczyć, jeżeli jesteśmy za granicą? Nie, bo kiedyś był taki przepis, że osoby będące za granicą w Polsce mogły głosować na, na podstawie paszportu. Natomiast w tej chwili za granicą tak, ale jako dokument, którym się wyborca legitymuje. Aby stwierdzić tożsamość, natomiast na podstawie paszportu u nas w kraju nie zagłosujemy. Jak już przy dokumentach ponownie jesteśmy, to przypomniała mi się jedna rzecz, która też czasami może pewnie w nieznacznym stopniu bo takich przypadków pewnie nie ma zbyt wiele ale jednak wpłynąć negatywnie na frekwencję. Wychodzimy na wybory i okazuje się, że nasz dowód jest już nieważny. Zapomnieliśmy zgłosić wcześniej wymianę tego dokumentu, ale okazuje się, że to też nie jest wielką przeszkodą. Nie. Generalnie komisja nie jest od tego, aby sprawdzać ważność tego dokumentu, tylko żeby stwierdzić tożsamość wyborcy. Więc jeżeli tożsamość wyborcy na podstawie takiego dokumentu nie budzi wątpliwości, to wyborca powinien otrzymać kartę do głosowania. Oczywiście nie musi być tylko dowód osobisty, możemy równie dobrze stwierdzić tożsamość na podstawie prawa jazdy, czy, czy choćby innego dokumentu ze zdjęciem. Zawsze jest mowa w przepisach o dokumencie ze zdjęciem bo, jakby, tak jak mówię, nie chodzi tutaj o, o weryfikację dokumentów, a sprawdzenie tożsamości. Jeżeli jesteśmy mieszkańcem małej miejscowości, no to tam wszyscy się znają. Jest duże prawdopodobieństwo, że członkowie Komisji Wyborczej to też są nasi sąsiedzi, być może osoby, które mijamy codziennie na ulicy. Nie można się powołać na to, że przecież znamy się od wielu lat. Po co mam panu, pani pokazywać dokument? Członkowie Komisji są w ten sposób szkoleni, aby takich sytuacji unikali. Każdy powinien się wylegitymować. Ale kiedyś była taka głośna sprawa z ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który zapomniał dowodu osobistego, a mimo to zagłosował. No miejmy nadzieję, że na, nasi lokalni politycy tutaj będą pamiętać o dokumentach. Będziemy im e, również na antenie Radia Opolu o tym przypominać. E, a także wszystkim e, mieszkańcom nie, nie sugerujmy się tym, że, że w komisji jest e, córka, sąsiad e, czy znajomy. E, również, e, aby dawać przykład innym, weźmy dokument tożsamości, aby nie robić problemu. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. E, to na je, przez, zostawiliśmy sobie na koniec. Wiktor Dąd to pan Pan, który bardzo nam mocno namieszał jeśli chodzi o przejrzystość tego może nie procesu wyborczego, ale sposobu przeliczania poszczególnych głosów na mandaty, czy my jesteśmy w stanie w radiu nie pokazując tego w takim dużym uproszczeniu wyjaśnić naszym słuchaczom na czym to wszystko polega? To nie jest, to, to nie są proste rzeczy. Ja, Zdaję sobie z tego sprawę, jak można by żartobliwie powiedzieć. Generalnie chodzi o to, aby mieć zsumowane wszystkie wyniki dla poszczególnych komitetów wyborczych i te wyniki dzielimy przez liczby całkowite. Czyli dokonujemy podziału przez 1, przez 2, przez 3, przez 4, przez 5 i szukamy, I szukamy największej liczby. najwyższych dzielników tej liczby. 12 największych dzielników w okręgu opolskim to będzie 12 mandatów. No i ten 13 to jest ten, który najprawdopodobniej trafi do mniejszości niemieckiej. Nie, nie, 12 mamy. O, przepraszam, Moc, naj przepraszam, łącznie mamy 12. Przepraszam najmocniej. O, muszę się nauczyć liczyć do 13 ponownie. Rafał Kacz, dyrektor Polskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, był naszym gościem. Dziękujemy za wizytę w Studio Radio Opole. Dziękuję serdecznie. Cała rozmowa na radio.opole.pl.